Proszę wydać jeden. Sąd Okręgowy, sekretariat prezesa. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Ja miałem dzisiaj dzwonić w sprawie umówienia się z panią prezes, z panią Agatą. W zakresie skargi na zachowanie pana wiceprezesa. Niedopytalskiego. I tak bym proponował dopisać jeszcze paranoję. Paranoję Niedopytalskiego pana prezesa. Pracującego na ulicy Andrzeja. Pani prezes tutaj wskazała termin spotkania z panem. W październiku nie ma możliwości, więc pierwszy możliwy termin to jest 6 listopada, to jest środa. I mogę panu tutaj zaproponować godzinę 10. Świetna, tylko że chodzi o zdrowie człowieka. Zdrowie człowieka, bo pracownicy w jego okolicach nie potrafią, widzę, rozpoznawać niezdrowia umysłowego, które trzeba szybszy kontakt może z panią Agatą w tym temacie, bo to jest paranoja, proszę panią, co ten pan robi. To trzeba taką jednostkę tu odsunąć od pracy, przyjrzeć się jego pracy. Typowo nieodpowiedzialny człowiek, codziennie teraz pracuje, więc mówię, to nie jest zdrowienie, wie pani, po jednej rozmowie, tylko on tak już ma, tak już miał i tak ma. Czy ja bym prosił właściwie praktycznie w trybie natychmiastowym porozmawiać z panią Agatą i podjąć jakieś sensowne decyzje, bo jakby pani Agata miała jakieś pytania co do tego, to ja oczywiście służę radą i pomocą. Dlatego uważam, że powinienem się szybciutko spotkać z panią Agatą, szefem ja pana Niedopytalskiego. Innego terminu do zaproponowania. Nie, nie, nie. To nie tak, że pani decyduje, tylko teraz szef ma zdecydować. Pani, a, pani Agata... Jutro ja z panią nie rozumiemy się. Prosi pan o spotkanie. Ale tak, proszę panią, nie działa profesjonalnie sekretariat z pani prezes. Ja mówię, że nie rozmawiam teraz z profesjonalną sekretarką. Mhm, przyjmuję do wiadomości. Profesjonalna sekretarka powinna zrobić tak. Dzwonił pan Rafał. W prostych słowach może wykazać chorobę umysłową człowieka, czyli niezdolność zawodową, może tak by prezes... Ja myślę, że pan to świetnie przekaże bezpośrednio, pani prezes. Szanowna pani, ja rozumiem, 6 listopada, tak, a będziemy chcieć mieć obsługę z tym człowiekiem, to chcielibyśmy z następnym może, nie z nim, może tak. To znaczy chcielibyśmy, bo ja umawiam pana teraz. Głównym naszym rozmówcą miał być prezes Niedopytalski, tak? Prezes Niedopytalski zachował się jak paranoik. No. Przekazałam pani prezes, że pan Rafał Stępniak prosi o rozmowę, a pan używa liczby mnogiej, bo teraz nie wiem, kogo umawiam. Opowiadam o przypadku rozmowy, czyli zawsze się pytacie, w jakim temacie rozmowy. To nie, tak. Tylko, to nie tylko jednostka Niedopytalski i o nie wiadomo co, tylko to jest, można powiedzieć, takie pogotowie ratunkowe, to teraz do pani dzwoni. Szybko zająć się tym przypadkiem. Nie, że 11 i nieważne, tylko szybko. Ważna rzecz, stan zdrowia. Nie mówię, że pan się pomylił i wpisał sobie jakieś daty na dokumencie i to bym chciał rozmawiać, bo mu się daty pomyliły i jejku, jejku. Nie, tutaj mówimy o stanie zdrowia tego człowieka, więc czy pani rozumie, że tutaj no, pani ma przekazać natychmiast notatkę pani prezes o tym? Rozmowa jest poważna, o, poważna rozmowa na temat jednego z ważnych pracowników w państwie. Pani prezes, oczywiście mogę przekazać pana prośbę, tylko w tej chwili pani prezes ma spotkanie. Nie wiem, ile ono potrwa, więc muszę pana prosić o telefon jutro w tym temacie. A dlaczego jutro? Nie wiem, o której się spotkanie. Dobrze, to przecież... Przecież panią, możecie... Sąd urząduje do 15.30. Rozumiem, dobrze. Jakby pani o 15.30 dała taką notatkę. Ważna sprawa, prezes Niedopytalski z pogotowia dzwonili. Na przykład. No ale nie będę takich przekłamań. No dobrze, to lekarz psychiatra był akurat, spotkał no dobra, pana Niedopytalskiego w pracy. Ja się z panem chciała, w takim razie... Niech pani słucha. Jakbym był lekarzem psychiatrą, no, dobrze. Proszę panią, może inaczej. Gdyby dzwonił lekarz, gdybyś tak zdarzyło akurat, że lekarz... Ale nie dzwoni. Niech pani posłucha. Jestem specjalistą od paranoi, można tak. Nie mam tytułu lekarskiego, ale jestem specjalistą od paranoi. Czyli taki lekarz. No i lekarz dzwoni. Do niczego nie prowadzi. Od pani decyzji jest, co pani teraz zrobi, bo nie mam kontaktu z prezes. Pani mi tu stoi, tak? Ja mówię, to nie jest profesjonalne zachowanie z pani strony. Pani ma mnie wysłuchać, zrozumieć, przekazać w trybie natychmiastowym. Próbuję, naprawdę. No to wiem, że pani próbuje, to trzeba robić, bo pani próbuje, stoi w miejscu. Dlatego zero prób robimy. Psychologia.
to są przekłamanie, co pan czyni i pan próbuje tutaj dokonać jakiejś manipulacji, a ja się niepotrzebnie wydaje wciągać w tą rozmowę. Nie, pani ma nogi i chodzi o to, żeby pani tymi nogami zaniosła kartkę lub porozmawiała z tą panią jak najszybciej i oddzwoniła. To o to mi chodzi. Fizycznie pani mi tam jest potrzebna i teraz pani mi stoi w miejscu, bo pani mówi 11 listopada, a co mi to obchodzi? Choroba umysłowa nie, pracownika jest nieważna. A ważna jest... Chcę sobie zanotować 6 listopada. 11 listopada nie pracujemy. 6, tak. To jeszcze o tym chce pani rozmawiać? Ja mówię natychmiast, a pani 6 listopad. A jakby tak pani tak zobaczyła, że w przedszkolanka jest paranoiczna, a szef przyjmuje za miesiąc, posyłałaby pani dzieci do takiego przedszkola? No właśnie. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Czy to ma sens, co mówię? No mówię, paranoja, to jest paranoja, ta jest właśnie paranoja, pani też, bo to jest odrzucenie, separacja, unieważnienie mnie po całości, to się nazywa paranoja. Mówię, specjalistą jestem, proszę panią. Trudno, rozmawiam z paranoikiem. Cóż, mówię do paranoika, chcę rozmawiać o paranoicznym panu Niedopytalskim z nieparanoiczną panią Agatą. To tyle chciałbym może przekazu zrobić. U was się nagrywa. A może pani zrobić tak, żeby pani Agata sobie przesłuchała nagrania? A jak nie, to na kanale Rafi S upublicznie może tak. Tak najłatwiej zrobię i czekam na jakiś ruch. Dobrze. Czy to ma sens? Proszę o telefonie. Ale co pani zrobi teraz po naszej rozmowie? Podłużenie słuchawki, co pani zrobi w moim temacie? Ustalę jakąś możliwość przyspieszenia pana pilnej sprawy na rozmowę do pani prezes Agaty Stankiewicz Rataj. Z uwagi pani prezes zapyta jakiej? Z jakiej uwagi tu no, pani... Poradzę sobie z tym. Ale nie poradzę, bo zaraz, zaraz, ja jestem tu prezesem teraz. Z jakiej uwagi pani tak chce szybciej? Jak... prezesem, dobrze. Przy panią, pan z jakiej uwagi mam się... Również inne pilne sprawy. No, oczywiście. Czy pan ma jeszcze jakieś pytania? Czyli ta jaka była w kategorii pilności spraw? Co odpowie paranoik? To jest pana uzasadnienie. Ja rozmawiam dosłownie z paranoikiem, proszę panią. Miło mi, takich mamy urzędników. Tak wszędzie dzwoni, wie pani, to nie pani pierwsza jest. Nie pani pierwsza, to niech pani sobie tam poogląda mój kanał, bo ja was lubię wszystkich, ale naprawdę, ja bym coś chciał załatwić w tym państwie, bo jak mi się okaże, że pani Agata Rataj też jest paranoiczna, to gdzie ja pójdę potem? Gdzie ja pójdę? Do Warszawy mam jechać? Dziękuję na was? Za rozmowę. Póki co jest termin 6 listopada, godzina 10. Jeżeli pan chce dowiedzieć się, nie, co jest możliwe, jeśli chodzi o przyspieszenie tej rozmowy, proszę o telefon jutro. Czyli nic nie załatwiłem. To jest. Dziękuję paranoikowi. Nic nie załatwiłem. Bardzo dobrze. Odrzucenie. Proszę bardzo. Tyle. Skurcz to się nazywa, czyli dzwonisz do człowieka. Przyjdź co jutro. Czyli co, jutro też będę pracować. Porozmawiamy o tym samym jutro, słuchaj, a potem ci powiem, że wiesz co, to zadzwoń jeszcze jutro. Służę oczywiście pomocą, radą, jestem sprawiedliwa, prawa i cóż mówię, ujawniam paranoików, to było szczere.